Witamy Państwa z hali widowisko-sportowej w Sieciu, sala konferencyjna. Gości dzisiaj pierwszy odcinek programu Stalex Liga po godzinach. Witamy bardzo serdecznie po spotkaniu Dream Team Przysiersk kontra Zespół Szkół Menadżerskich. Krystian Samrowski, Kasper Samrowski, Maciej Grodzki, witam Was bardzo panowie. No, trochę ciężko zaczęliście ten sezon, jednak to dwucyfrówka może boleć. No, że tak powiem, pierwsze koty za płoty, lecz postaramy się zwyciężać kolejne spotkania. Nie mieliśmy 9 zawodników, ponieważ wzięli udział w swoich rozgrywkach ligowych, trawiastych, no i po prostu zabrakło i dzisiaj, no i przegraliśmy. Skąd pojawił się pomysł, że pojawiliście się tutaj? Ponieważ braliśmy udział na początku w rozgrywkach ministranckich na sali i po prostu chcieliśmy się po prostu zagrać z lepszymi od nas i się przygotować właśnie bardziej do tamtych rozgrywek. Chcielibyśmy nabrać doświadczenia także. Oglądaliśmy 3 lata już na widowni w Stalex Ligę. Spodobało nam się to, więc... Maciek, jak ty oceniasz ten początek sezonu, wykonanie drużyny z Przysierska? No na pewno tutaj frycowe zostało zapłacone. Wynik no wysoki, jednak no na pewno można było zauważyć, że chłopacy walczą o każdy metr boiska, nie odpuszczają, starają się te swoje umiejętności jak najlepiej pokazać, zaprezentować wszystkim zgromadzonym na hali. Pierwszy mecz, no trafili też na zespół, który jest bardzo dobrze wybiegany, gdyż w zespole szkół menedżerskich, no zawodnicy z przeszłością w młodych rocznikach w D-świecie, także no na pewno tutaj takie małe zderzenie ze ścianą, ale no myślę, że to wszystko zaprocentuje w kolejnych spotkaniach. Jakie jest też wasze doświadczenie związane z piłką nożną? Gracie w Przysiersku w piłkę? Jak to się w ogóle zaczęła ta wasza przygoda, że staliście się taką drużyną i gracie i w rozgrywkach ministranckich, tak jak mówiłeś, i teraz tutaj? To zapieczętowało po prostu tym, że nowy ksiądz po prostu do nas, na naszą parafię zawitał i po prostu zobaczyliśmy, że potrafi też grać w piłkę i właśnie dostał tam na maila jakąś propozycję zagrania w halowej lidze i właśnie pierwszy zagraliśmy w Sieciu w gimnazjum numer 1, no i wtedy wygraliśmy to właśnie, wtedy zakwalifikowaliśmy się dalej, no i tak zawitaliśmy do Stalex Ligi. A jak zaczęła się wasza w ogóle przygoda z piłką nożną? Było to, no tak od dziecka powiedzmy, kopanie gdzie popadnie i później spełnianie po prostu swoich, powiedzmy, pasji, tak jak teraz gra w Stalex Lidze, czy to po prostu był czysty przypadek? Dokładnie, jak pan mówi, kopaliśmy gdzieś po ścianach, wbijaliśmy okna mamy w domu, no i wtedy zapisaliśmy się do klubu, tak, i jakoś zaczęła się ta przygoda. Tata mówił, traf w okienko? No nie był zadowolony właśnie z tego, że kopiemy po ścianach. Mówi, zapiszcie się do klubu, to będzie wszystko okej. Okay. Jesteście dosyć młodzi, taki, jakbyście mogli określić, jaka może być średnia wieku waszej drużyny? Plus, minus? Plus 16. 15, 16. Macie młoda drużyna, to się też chyba chwali. Wcześniej było tutaj kilka młodych drużyn, ale było to jednak drużyn w D-świecie, tak? Teraz świeckie Orby, są to zawodnicy, którzy grają na trawie, są ograni ze sobą. No, teraz pojawia się taka młoda drużyna, która przychodzi po prostu się pobawić, bo też tutaj chyba o to chodzi. Tak jak mówiłeś, dużo zespołów, które już tutaj pokazały swoje umiejętności na naszym parkiecie. Są to zespoły, które, że tak powiem, spotykają się ze sobą bardzo często, kilka razy w tygodniu w klubach zrzeszeni tutaj w danych ligach. Ja też myślę, że tutaj warto przy tych gościach wspomnieć, że jest to najmłodszy w sumie uczestnik naszej ligi. 12 lat, tak?
Także no to już widać, że naprawdę ten zasięg i chęć gry, pokazania swoich umiejętności na naszym parkiecie jest coraz szerszy, a też to, co zauważyłem, umiejętności na pewno nie masz małych, także na pewno jakaś tam przyszłość przed tobą jest świetlana. Może najmłodszy, ale wywiadów już udzielałem zawodnik T-Mobile Ekstraklasy na pewno. Panowie, mówiliście sami, że byliście tutaj wcześniej, oglądaliście tą halową ligę piłki nożnej. To który z tych trzech panów, którzy są tutaj za naszymi plecami, zrobili na was największe wrażenie? Moim zdaniem Grzegorz Muzykiewicz, ponieważ bardzo podoba mi się jego technika gry, jak potrafi z wody różnego rodzaju, no i bardzo podoba mi się jego gra. Identyczne zdanie na ten temat. Grzegorz Muzykiewicz jest dobrym piłkarzem, pokazuje to na hali i na boisku. No dobrze, to będzie jeszcze kiedy pokonacie Eurodrop. Myślę, że za 2-3 lata. Nabierzemy po prostu zapału do Stalex Ligi, nabierzemy umiejętności, no i można się zmierzyć. Będzie chyba ciężko, Maciek, w ogóle którykolwiek z drużyny w tym sezonie wygrać z Eurodrobiem. Było też wiele kontrowersji na ten temat, tak? Niektórzy mówią, że drużyny zawodowe nie powinny grać w takiej, no powiedzmy tutaj zabawie. Wy tutaj jesteście dla zabawy. Toruń, możemy powiedzieć, traktuje to też jako sparingi drużyny FC Toruń. No i niektóre drużyny mówią, że oni nie powinni tutaj grać, niektórzy mówią, że powinni. Są tutaj jakieś kontrowersje, jednakże nawet taka drużyna jak właśnie Eurodrop Toruń swoim ograniem potrafi tej lidze dodać jakiegoś kolorytu, tak? Potrafi pokazać schematy, których na co dzień tutaj widzowie w sieci mogą nie oglądać. Właśnie wydaje mi się, że dobry temat poruszyłeś. Na pewno jest to największym plusem, tak? Pokazanie tego profesjonalnego futsalu na tym najwyższym, można powiedzieć, poziomie. Takie zespoły jak na przykład właśnie Dream Team Przysiersk, inne zespoły, które no, raczej no, nie będą się biło o najwyższe cele w tym sezonie, mogą tylko i wyłącznie podpatrywać i starać się naśladować takie zespoły. Co do samego udziału, moim zdaniem nie mamy jakichś jeszcze określonych wytycznych co do stricte, powiedzmy, udziału zawodników zrzeszonych w Polskim Związku Futsalowym. Dlatego no, te wszystkie spekulacje powinny zostać krótko ucięte, tak? Może w przyszłości, w kolejnych sezonach taki zapis w regulaminie nie będzie zawarty, no i wtedy na pewno nikt już nie będzie mógł mieć żadnych pretensji, ale z drugiej strony też troszeczkę na tym spadnie prestiż całych rozgrywek. Odbija się to też trochę na grze. Pamiętam jeden z ostatnich programów poprzedniego sezonu z Damianem Jaszczerskim z drużyny w tym momencie Bora Bora Cars, tak? I Damian mówił coś takiego. Wtedy rozmawialiśmy o drużynie z Unisławia. Damian mówi, że tutaj jak był rzut wolny, to oni tutaj jakiś schemat tutaj przygotowany mieli, a Damian mówi, a w wykonaniu naszej drużyny, no to po prostu dostawiam piłkę i kopię. No tak to wyglądało, a jest to drużyna, która była wicemistrzem w poprzednim sezonie. No właśnie to jest ta największa przewaga takich zespołów, także no, to jest wielki plus i może się powtórzę, ale na pewno warty do podpatrywania i takie schematy, wiadomo, że ćwiczy się przez długi okres czasu, kilka lat nawet na pewno jest potrzebnych, ale chłopacy na pewno, mówię, no, zostawili troszeczkę zdrowia dzisiaj na tym parkiecie. Wynik może troszeczkę ich zniechęcać, ale myślę, że aż takich bardzo radykalnych tutaj kwestii nie będzie wyciąganych, także tak jak tu jeszcze kolega powiedział, kilku zawodników nie było, absencja na pewno też tutaj miała pewne znaczenie, jeżeli chodzi o końcowy wynik. Co tutaj można więcej powiedzieć? Na pewno życzymy oczywiście chłopakom szczęścia i lepszych rezultatów w kolejnych spotkaniach. Wygracie też na tramwie? W jakich drużynach i jak sobie tam radzicie? O tym opowiedzcie. Ja gram w klubie LKS Sparta Przysiersk. No po prostu czasami gram w podstawowym jedenastce, czasami no zdarzy mi się nie grać, ale dążę do celu, żeby normalnie grać cały czas w klubie. Ja też gram właśnie w Sparcie,
Krzysiersk, gram w B-klasie, no i staram się mieć ten podstawowy skład. Macie jakichś swoich idoli piłkarskich, mówię już z takiej najwyższej półki? Moim idolem jest Iron Robben. Jest bardzo szybki, chcę właśnie też tej szybkości nabrać. No i staram się trenować i dać siebie 100%. Moim idolem jest Mark Royce. Zawsze mnie zdumiewał, jakie potrafi piłki dograć i z tych podań bramki. No muszę powiedzieć, że mnie zadziwiliście trochę. Spodziewałem się tutaj odpowiedzi typu Neymar, Ronaldo, Messi, któryś z tamtych zawodników, a tutaj nagle pojawia się Royce i Robben. Robben jak wino, im starszy, tym lepszy i szybszy. Dobrze, ale wracając jeszcze do waszej przygody tutaj ze Staleksligą. Kiedy możemy się przede wszystkim spodziewać, że przyjedziecie tutaj w pełnym składzie, no i kiedy zacznie się gra? Jutro gramy mecz z Deja Vu i po prostu, tak jak mówiłem, że chłopacy mieli dzisiaj mecz na trawie i po prostu nie było ich. A jutro już powinien być pierwszy skład, taki porządny i powinniśmy dać siebie wszystko. To prawda, niestety transmisji nie będzie, ale będziecie mogli na pewno wejść na YouTube'a, przeanalizować, co tam dzisiaj zaszwankowało. No i życzymy wam powodzenia w kolejnych spotkaniach. Jesteście tutaj nową drużyną. Cieszymy się, że Staleksliga otwiera się. No, Krzysiek już oczywiście był w Staleksidze, ale pojawiają się kolejne nowe drużyny, które tutaj mogą biegać po parkiecie hali widowiskowo-sportowej. A jeszcze, jak możecie ocenić, będąc tutaj już w środku, w tej całej lidze, jak to wygląda organizacyjnie? Moim zdaniem jest bardzo fajnie to skonstruowane. Niekiedy nie podobało mi się tylko to, że jak zawodnik z autu, to niektórzy jak już wygrywali po 10-0, to stali i czekali, po prostu niby się nikt nie pokazuje, a nie było, a po prostu na czas grali, a tu teraz wprowadzone zostało to, że przy autach czas jest zatrzymywany. Ja tak nie wiem, mógłby pan powtórzyć pytanie? Organizacja. Podoba się, nie podoba się. Tak, bo doszły nowe przepisy, z których myślę, że wyszły na dobre drużynom. Właśnie, ten zatrzymywany czas jeszcze to jest taka nowinka od tego sezonu. No Maciek, chyba spędzimy trochę więcej czasu tutaj na tej hali dzięki temu przepisowi. Jak myślisz? Czy na pewno to troszeczkę spotkanie wydłuży, no ale to znowu nie będzie jakiś super duży odcinek tego czasu, jednak no to wiadomo, że się nawarstwi. 10 spotkaniach będzie już widział. To już będzie na pewno odczuwalne, tak? Dokładnie, no ale no nie jest to robione dla nas, to jest robione przecież dla uczestników. My tylko i wyłącznie wprowadzamy nowinki, aby to im ułatwić i żeby ta gra jeszcze więcej sprawiała im radości. Dlatego myślę, że sami zawodnicy też tutaj ku temu pomysłowi myślę, że są nastawieni dosyć przychylnie, że to jest takie, myślę, że już bardzo mocny krok z kolejnym ruchem, jeżeli chodzi o profesjonalnego futsalu, tak. Kacper Samielski, Krystian Samielski, Maciej Grodzki, dziękuję wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnego odcinka Staleksligi po godzinach.